Hej Osudzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Lon. Wracamy sobie do gry i ruszamy sobie po nasze zlecenie. Zanim sobie tam ruszymy, to ja bym chciała właśnie tutaj jedną rzecz. To już ogarniałam. Nie. Zdecydowanie nie. Zapisz. Mówiłem mu, żeby nie szedł do lasu. Co tam może powiedzieć? Obraziliśmy go, Sven. Duch lasu mści się na nas. Mówi, że zboczyliśmy ze starej ścieżki. Leszy? Obraziliśmy? Ten potwór zabił już 5 ludzi. Ma w życiu ścieżki, duch ty mnie i ciebie. Jest chędożoną bestią z chędożonej puszczy. Rozrąbał mu żebra. Silny jest ten wasz duch. A ty coś ty za jeden? Geralt, Wiedźmin. Najemny zabójca? Czego tu szukasz? Widziałem wasze ogłoszenie. Ogłoszenie? Tu mieszkają porządni ludzie, nie znajdziesz u nas roboty. Jesteś pewien? Bestia jest agresywna i bardzo silna. Mogę wam pomóc za ustaloną zapłatą. Podoba mi się ten człowiek. Rób swoje, Wiedźminie. Może się dogadamy. Kim albo czym jest ten duch lasu? Powiem ci, czym nie jest. Nie jest twoją sprawą. Jest zwykłym potworem. Morduje każdego, kto wejdzie na jego teren. Bardzo wyczerpujący opis. A jak wygląda wasz duch? Ktoś widział go na własne oczy? Nikt z żywych. Świetnie. Wszyscy jesteście bardzo pomocni. Wnętrzności rozdziebały ptaki, a tutaj widzę ślady zębów, dużego psa, może wilka. Zawsze tak zabija? Tylko tchórzy. Dla wojowników, ludzi prawdziwie mężnych, z sercem drapieżcy, ma godną śmierć. Jezus Maria, jak on mnie wkurwia. Dlaczego powiedzieliście, że ta istota mści się na was? Nasi dziadowie polowali z nożem i włócznią, a duchowi lasu podobały się takie łowy. Pozwalał nam żyć w spokoju i nigdy nie byliśmy głodni. Dawniej też zabijał. Ilu chłopców pomarło, próbując stać się łowcami? Po prostu odkąd myśliwi zginęli na wojnie, bestia stała się bardziej krwiożercza. Jesteśmy Ancreid, za co inni płacą złotem. My płacimy życiem i krwią. Jesteśmy niewolnikami strachu, podsyconego przez takich ślepców jak ty. To nasz las i najwyższy czas skończyć z bestią. Starczy tego. Na pewno macie problem z potworem. Nie jestem tylko pewien, czy chcecie go rozwiązać. Chcemy. Przyjdź do mnie, to porozmawiamy o cenie za głowę bestii. Kłótnia nad trupem to za mało. Muszę się tu rozejrzeć i ustalić, z czym będę miał do czynienia. Nie postępuj pochopnie, zabójco. Nie jest jeszcze za późno na przywrócenie starego porządku. Sam zdecyduję, co trzeba zrobić. Na wszelki wypadek zacznijcie już zbierać pieniądze. Dla przyjaciół mamy serce, a dla wrogów topór. Pamiętaj o tym. Mogę z tobą jeszcze porozmawiać? Nie było łatwo lodowego giganta ubić, co? No nie było. Ach. Się zastanawiałem. Dobra, zbadajmy w lesie te ślady, bo najwyraźniej tutaj już nic nie możemy zrobić. Chyba, że ja czegoś nie klikam. Jak ładnie wieje. Trop. Ciekawe, gdzie mnie zaprowadzi. Ślady cięć są wąskie i głębokie, jak zadane brzytwą.
Oj! Białe wilki są niebezpieczne. Zabij Hela chociaż jednego. Muszę się wycofać. Dobra. Było ciężko. Co nie możesz tutaj pokazać? Kości połamane z dużą siłą. Nie warto parować ciosów. Jajna skóra. Tutaj. Tu. Ostrzył szpony albo zaznaczał terytorium. To leszy samiec, jest bardzo stary. Zaraza. Nie naznaczył kogoś w wiosce. A bym się śmiał, gdy to był ten stary dziad. Już walczyłam z Leszem parę razy. Chcę dwa albo trzy. No dobra. Skoro chcą. Tutaj nie. Nie. Bies, czar, duch lasu. Bomba dwimerytowa, oraj przeciw reliktom i znak Ingi. Dobra. Rozmawiajmy najpierw z tym, zobaczmy, co on ma do powiedzenia. O, masz tam plamę na rękawie, Luka. Nie dość mocno szorujesz. Jeszcze słowa tobie będę poszukał. Nie miał zbyt wielu przyjaciół, co? Ludzie nie chcą patrzeć na taką śmierć, a kiedyś... Raz, kiedy byłem mały, Lugos Zajęcza Warga prowadził rajd na naszą wieś. Zastała ich cisza i mgła. Ledwo widziałem mojego ojca i wujów przyczajonych za drzewami. Pamiętam, jak odławiali jednego wojownika za drugim, a gdy otoczyli Zajęczą Wargę, chyba wolałby spotkać ducha lasu. Wasz duch to bardzo stary leszy. Jest groźny, ale raczej dam mu radę. To on zrobił z nas niepokonanych wojowników. Może nie wysłowiłem się jasno. Duch lasu to potwór. Cięty mieczem będzie krwawił i umrze, tak jak ty czy ja. On jest czymś więcej. Dzięki niemu lasy są pełne zwierzyny, a nasze kobiety rodzą silne dzieci. Za sprawą ducha lasu jesteśmy najlepszymi myśliwymi na wyspach. Nie każdy chłopiec, który ma zostać myśliwym, przeżywa uświęcony rytuał, to prawda. Ale czyż niepodobnie tworzy się wiedźminu? Gdy staliśmy przy drzewie, powiedziałeś, że znasz jakiś sposób na powstrzymanie Leszego.
Trzeba wrócić na starą ścieżkę. Wejść do puszczy z nożem i włócznią. Stoczyć równą walkę i dowieść swojej odwagi. To mu się spodoba. Nasi przodkowie ustawili w lesie kamień przymierza, złożyli na nim dar z trofeów i tak zawiązali pakt. Zrób to, co oni. Idź na południe wzdłuż strumienia, poddaj się próbie ducha i spal w uświęconym miejscu ofiarę z serc wilków. Ciągle zastanawiam się, co zrobić. Jeśli pójdziesz zabić ducha lasu, ściągniesz na nas jego gniew. Zastanowię się jeszcze. Bywaj. Zagranicznik. No. Porozmawiam. Powiem wam szczerze. Mi się to średnio podoba, takie coś. Bo Leszy jest po prostu potworem, tak? Znowu kasa, curuś. Mięsa byś podał. To dla mnie tak się wystroiłaś, Hilda. Może... Obejrzałem ślady w lesie. Wasz duch wie, jak zrobić wrażenie na intruza. Mówiłem, że lubi zabijać. Jestem prawie pewien, że to bardzo stary Leszy. No, zwykły potwór. A nie mówiłem? Nie taki zwykły. Stanowi duże zagrożenie dla wsi i dla mnie, jeśli zdecydujecie się mnie wynająć. Złoto się znajdzie. Jest tylko jeden szkopuł. Leszy naznaczył jedno z was. Dopóki ta osoba żyje w pobliżu jego terytorium, potwora nie da się zabić ostatecznie. Odrodzi się, wcześniej czy później. To na pewno ktoś ze starszyzny. Pewnie Harald. Sam go słyszałeś. Twoje słowa nie wystarczą. Muszę sam odnaleźć naznaczonego. Ludzie ci nie uwierzą. Nie pozwolą obcemu nikogo oskarżać. Znajdź tego naznaczonego. Ja zajmę się resztą. Muszę użyć wiedźmińskich zmysłów, żeby znaleźć osobę naznaczoną przez ducha lasu. Dobrze, żebym przyszła z nim porozmawiać. Leszy wybrał tę dziewczynę. Zaraza. Otocz swoją opieką, Frejo, wszystkie żywe stworzenia. Niech się nie ucieszy. Niech topór twój nigdy nie pęknie. Zastanawiam się, naprawdę się zastanawiam. Wiecie co? Co, bohaterze? Podejdziemy do tego... Witaj. Dobrze trafiłeś. Wczoraj wrócił Drakare i Lofa Raptusa, więc mamy świeży towar. Dobry łup, mówisz. Rzucę okiem. Bywaj. Jesteś obcy. Masz swe kroki. Kapłanki na was strasznie cięte. Ogarnijmy. Spróbujmy. Porozmawiamy jeszcze z tym, żeby mu powiedzieć, że zaczniemy od jego metody. Służymy tej... Bo coś mam wrażenie, że jak powiemy mu... Że jak powiemy tamtemu o tej Hildzie, to będzie próbował zabić. Więc... Okej, dobra. Ogarnijmy ten ołtarz. Widać tutaj gałęzie powyrastane z drzew. Jezus Maria, wyżej go trzeba było zbudować.
Okej. A jeszcze. Dobrze, bo się zaczyna robić niebezpiecznie. Dobrze. Zapiszmy. Powiem wam, że jestem medyczny, tak. Żeby mieć, wiecie, jaskółkę odnowioną. Chodźmy złożyć ten dar. Jak mam go złożyć? A tutaj jest ołtarz. Dobra. Bo strasznie mi się podobało to. Mam nadzieję, że to jest koniec. Szczerze wam powiem, taki troszkę dylemat, bo z jednej strony ten Harlat mnie troszkę zirytuje, a z jednej strony ma rację, że Jezu, jak się ciemno zrobiło, myślałam, że ten duch jest jeszcze wściekły, ale z jednej strony, wiecie, z jednej strony jest trochę denerwujący z tą swoją gadką durnowatą, a z drugiej strony muszę mu przyznać rację, że wiedźmini też powstają na zasadzie właśnie tej prób traw, tak? Że albo ją przejdą i będą wiedźminami, albo ich nie przejdą i umrą. To jest ten, ale tak są wybierani najlepsi spośród osób, które się wybiera, więc z jednej strony tak, okej, spoko, ale z drugiej strony tak troszkę niefajnie. Tak czy inaczej, zadanie wykonane. Przyjął ofiarę. Widziałem słup dymu i taniec kruków na niebie. Teraz wszystko będzie po staremu. Przekonacie się w ciągu najbliższych dni. Ja zrobiłem, co do mnie należało. Czekasz na pieniądze, co? Nie bój się, mam dla ciebie złoto. Weź, zapracowałeś na każdą monetę. Wiesz, że młodzi chłopcy nadal będą umierać przy kamieniu przymierza, próbując stać się myśliwymi? Morderstwa nie skończą się, nigdy. Nie zapłaciłem ci za prawienie morałów. Wykonałeś swoją pracę, czas ruszać w drogę. No i co, Harald? Za naszymi plecami płacisz wiedźminowi, żeby wyniósł się i poniechał potwora. Skończyliśmy ze starszyzną. Zostałeś sam. Śmierć jest naturalną koleją rzeczy. Nie boję się jej. Odejdź stąd, wiedźminie. Możesz zatrzymać pieniądze. Nie wydaje mi się, żeby Geralt się zgodził na zabicie tego człowieka. Nawet jeżeli się niekoniecznie z nim zgadza. Chociaż...
Dalej nie wiem, czy zrobiłam dobrze z tym leszem, szczerze powiedziawszy. Osobiście podjęłabym taką decyzję, żeby zabić tego leszego. Wydaje mi się, że Geralt też by taką podjął decyzję. Dobra, zróbmy tak. Nie pozwolę go zabić. Natomiast w kolejnym odcinku wczytam sobie save'a. I zrobimy to w ten sposób, że zabijemy po prostu leszego, więc nie pozwolimy go zabić. Naprawdę sądzicie, że to morderstwo coś zmieni? Zrobiłeś swoje, wziąłeś pieniądze, to na co czekasz? Tu nie ma potworów! Nie pozwolę go zabić. Najpierw Wiedźmin! Na niego! Możesz jeszcze się poddać. No kurwa, dziadek z włócznią. I tyle. Gdyby nie ty, byłbym już tutaj. Nie było łatwo lodowego. Giganta umysłu. Dobra. No tak jak mówiłam, ja sobie wczytam. Wrócę do was w momencie, w którym będziemy mniej więcej przy wyborze, jak wykonać to zadanie. Bo naprawdę wydaje mi się, że Geralt by ubił leszego. Mimo wszystko, lesz jest bardzo dużym zagrożeniem i teraz, i w przyszłości by był bardzo dużym zagrożeniem, więc nie wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Nawet jeżeli chcą to załatwić w taki sposób, jaki chcą to załatwić. Ale to już nie ma sprawa. Na razie to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia podobnie. A jeszcze zanim skończę, moim zdaniem po prostu niektóre tradycje powinny być zmienione, bo to, że coś jest tradycją, nie znaczy, że to coś jest dobre, tak? Może to było dobre ileś tam lat do tyłu, ale niekoniecznie teraz. Więc tak, to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia ponownie. Na razie.